Ja czekam, aż Maja, tutaj słuchaj, teraz jestem impostorro. Trzeba się postarrać. Kuloodporne dziadostwo. Co? Jakie kuloodporne dziadostwo? O co chodzi? Okej. Okay. Okej, okay, co się dzieje? Gdzie było ciało? Dobra, zgasło światło, stałem przy wejściu do elektryka i wyskakuje mi report. No i zreportowałem. 18 osób na streamie, czat! Bog! Gdzie kto był? To ciało jest pomiędzy wejściem do elektryka, a tym storage. Czyli nie wiadomo, gdzie było ciało, ale gdzieś koło wejścia do elektryka, tak? Tak. No ile osób było w elektryku w takim razie? O właśnie, to jest dobre pytanie. Ja nie byłam nawet blisko elektryka w tej grze. To gdzie byłeś? Tak, to był się pytam. Ja robiłem dwa taski w tym, w launchpadzie i poszedłem do ofisa. Dobrze, ale kto był w elektryku ale się pytam? Ale nikt się nie podejrzewa. Nikogo nie było w elektryku, rozumiem, pusto. Sorry, nikt nie naprawiał świateł. Dobra, zaraz potem będzie miniaturka robiona. Easy. No, no, no. Rób Maja pod okay, tą gierkę miniaturę. Szedłem razem z Kanuim od grzyba wystającego po prawo pod laboratorium. No to potwierdzam, bo go akurat mijałem. Krefton? Ja skończyłem w laboratorium. Byłem koło Kozmiola. Mogę to potwierdzić, ja jestem w laboratorium przy teleskopie. Okej, okay, ja stałem w security, bo nie zgłosił, czyli Nadara, Magnes i Priory. Ja pobiegałem tak? do laboratorium. Ja to głównie byłem w laboratorium przy rakiecie. Ale to nie oni mają być na miniaturce, Maja. Robicie jeszcze jednego właśnie taska, żeby i dopiero wtedy chciałem pobiec do elektryka, ale nawet nie zdążyłem wybiec z laboratorium, już było zgłoszenie. Czy my coś z tego wyciągniemy? Okazuje się, że ja byłem w security, bo nie zgłosił, a cała reszta była po prawej stronie, tak? Nie wiem, ja... No tak wychodzi. Ja byłem na środku. Dobra, ja skipuję, tak powiem. Na światach poleciał kill, nie wiadomo i tak czy siak. Na miniaturce będzie kanał i grubas. No i oto kaman. I, ale to dobrze zgłosić ciało przy zabójce, ale i tak nie mogłeś go zobaczyć. No mógł być coś selfie. Co stronikom podrypała? O nie, najgorzej. Ale możesz Maja wymyślić taką miniaturkę, jak wiesz. Jest. Każdy mamy łapki, tutaj pięć noży i jeszcze i wszyscy nabici na noże po cztery palce mamy. Będzie fajne. Idziemy. Nie zabijajcie Bonia, niech myślą, że o to on morduje. No, to na pewno. Kopie, co ty myślałeś? A, tutaj się ten. Pyk. Tu mam swoje zabić, czy co, Julia? Idź, rób miniaturkę, babo. Teraz to ja myślam i da... Kurde! Jak ja tab kliknąłem? Obmyślam idealny plan. Kolejny ciachnięty to taka... O. Op. O. Ciało jest w kamerach. Byłem z Kanuim i Shimmerem, tak dobrze mówię? Teraz byłem z Kanuim i Shimmerem. Ja naprawiałem światło, a oni stali sobie w korytarzu pomiędzy kamerami i tym. My przybiegliśmy od tak, dwa, widziałem. Tak, wiem. Widziałem te drzwi jakby bokiem. Tak. Ja też potwierdzam Shimmera. Ja w Pessimanie byłem z Nadarą i z Kozmiolem.
Więc wydają mi się oni być czyści. Czekaj, kto owo dwa był razem przy tych butlach? No kiedy miały być Fall Guysy? Po grze, ma ja powiem. I potem poszedłem na drzewko. Okej. Ty byłeś na kamerach. A wcześniej kto był na kamerach? Teraz ty byłeś na kamerach? Ja? Nie, ja teraz do kamer pobiegłem od elektryka. Ja przyszedłem od prawej. Od dołu, od prawej. Siemaneczko, Kebek. Dzień dobry, witam. To chwila, bo... Co tam robiłeś w tym laboratorium? Boże, przy tym komputerku takim, co tam się takie pstryczki są dziwne. To musiałem jeden włączyć, żeby zrobić tego taska. Ale teraz pod koniec rundy byłeś, tak? Kiedy byłeś tam? W laboratorium? Mhm. Już pod koniec. Dekka, no i skąd przybiegłeś? Dymando. Robimy ich czat. Dekontaminacja, ofis. Hej, nowy robaku. On nie jest nowy, on przyszedł wczoraj. Kebek jest od wczoraj. Nie. My tam przybiegaliśmy, ja tam byłem. Kozmiol i... Ja jeszcze byłem na koniec. I byliście tam w okolicach i go nie widzieliście? Ja nie widziałem. Nie widzieliśmy. Ale my tam dosyć później byliśmy, więc znaczy, był na koniec. Nie widział, jak chodziłem do dekontaminacji. Wykrzyknik, podcast, dobrze. Reklamujesz Lispir, bardzo dobrze. Kebek, spójrz na podcast, zostaw suba, na pewno ci to nie zaszkodzi. Byczku. Znaczy nie byłem w laboratorium, tylko mówię, byłem w dekontaminacji, no, potem w tym pomieszczeniu. Właśnie w dekontaminacji. Nie widzieliśmy. Zawsze to mógł być wentkil Kanujego i wrócił się potem na O2 i przybiegł ze mną. No trzeba uważać na niego. Bo nie wiem, skąd wybiegł nagle po prostu do mnie... Maja, nie nazywaj mi widzów główienkiem, no przecież zdejmę ci kiedyś moda za takie teksty. O, witaj Kepciu w rodzince, brzmi ładniej. Naprawdę dużo ładniej. Kuloodporne dziadostwo. Mówisz o gównie, że jest kuloodporne? Dlaczego? Ale to się napełnia. Co? Nie. Znaczy, jakim gównie? Czemu ja... Co? To jakich ja słów używam w ogóle? To ja wymyślam. Tam. Ups. To jest niedobre, bo tutaj nigdy nikt nie chodzi prawie. To jest bardzo mało prawdopodobne. Tutaj. Pyk. O, tutaj chyba szybciej pyrda kamera. Easy clap. Bitch. Dobra, dwie zwłoki przed chwilą zobaczyłem i dwa ciała padły. Jedno trochę dłużej, drugie przed chwilą i to... Nie znalazłem, to jest ten, na kompsach widziałem. Tak, będę, nic nie ma, to jest... W szpitalcach i bodajże brązowy padł przed chwilą dosłownie. Czy ktoś widział brązowego? Mi się wydaje, że mijałem go na samym początku rundy i biegł w stronę O2, gdzie ja poszedłem robić tymi pokrętłami to wodę, napełnianie. I go tam właśnie zgubiłem, on pobiegł prosto. Widziałem, że sporo osób biegło tam w dół, w lewo. Ja robiłem w tym momencie paliwo do engine'ów. Ktoś był na kamerach, kto był na kamerach? Ja byłem na kamerach przez chwilę. No tak przez chwilę, bo byłem najpierw w labie. Byłem też w adminie i widziałem, że jedno była osoba w łeponsach, tam prawdopodobnie też było jedno ciało. Okej. Okay. Co teraz przechodziłem, to widziałem Magnesa koło mnie w ofisie. No byłem prawie cały czas w ofisie, byłem na lawie, a teraz poszedłem do labów. Okej. Okay. Dobra, pytanie, czy kogoś wywalamy, czy... Musimy koniecznie, koniecznie. Ja bym wyrzucił Kanujego, szczególnie za to poprzednią rundę. Ale no nie wiem za co. Powiedziałem tak jak było, że byłem laboratorium, na samym starcie lab, potem dekontaminacja, robiłem tam questa, wybiegłem dołem, pobiegłem w okolicach tego,
I potem biegłem w dół do O2 i tam minąłem się z Shimmerem. Od dołu ja biegliśmy do O2. Wywalił osobiście Magnesa. Z dwóch powodów. Siedział praktycznie cały czas cicho, się nie odzywał, co było trochę podejrzane. Ale wychodził to z miejsca, gdzie prawdopodobnie jest ciało i cały czas chodzi do lapsów. On tam nie może mieć aż tyle zadań. No prawdopodobnie, no byłem głównie... Co chwilę jest w laboratorium. Ale po co się chłop ma odzywać, jak się go nie pytasz? Nie odzywa się, bo nie zadajesz pytań, więc to jest beznadziejny argument. No akurat ja mówię, tak, ja bym posłał w tej rundzie na Kanuego. Chciałem iść do Specimena, bo akurat jeszcze miałem jednego taska w labach. I potem chciałem przejść do Specimena, a tu nagle właśnie... Moim zdaniem jest to Kanui wraz z Shimmerem, ale nie jestem tego pewien. Co do Kanuego, tak na 80% jestem pewien. No to znaczy ja jestem czysty. Trzeba teraz właśnie zgłaszać, ja bym zgłosił jego. Ja zgłosiłem Magnesa. I ta podpucha na sam koniec się udała. Gitara. Gitara, robimy ich. Oj. One kill. Masz ich na esku już. Pogno, panie i panowie. Kurwa. O. Skoro on idzie tam, to ja idę tu. Drobinka tylko tego czasu jest potrzebna. Easy clap Kanui, piona mordeczko. Tym. Do ciebie wejdę w osu grać. Czemu w osu, a nie tu z nami, Halczewski, tak z ciekawości? Ja dzisiaj mam sesję normalnie bycia impostorro. Do ciebie, Erka. Kids Music Official. A z kim ja jestem tym impostorro? Bo kupiłem tablet graficzny i robię Road to 700k Global. Co to znaczy? Hatfu, zabrałem piosenki świąteczne. Oj tam. Ciało było w elektryku. No. O. No, kozioł na pewno tym razem nie jest. Już chciałem go sprzedać. No tak. Wyjątkowo nie jest, tak? To w ogóle będzie naprawiać światło. To jest bardzo dobre pytanie. Ja. Kto ty? Kto to mówi? Ja szedłem naprawiać światło. Ale kto? Oj tam kozioł, nie wyciszyłem się i od razu mnie osądzasz. No hopie. Pyro byłeś w elektryku. Kozioł, nie, Maja czyta czat, a ty mnie tu sprzedajesz. To naprawi światło. No ja szedłem, nie wiem kto naprawił. Ja kompletnie w elektryku nie byłem. Koźmiel mógł naprawić światło. Kozioł mógł naprawić. Wiesz, jak ja byłem z kilkoma osobami w adminie? No, tam w adminie były 4 osoby. No, bo właśnie ciało było przy naprawieniu światła. Co ja, Erka, co chcesz? A ty pobiegł, to dobiegłeś do tego światła, do elektryka, czy nie? Nie, bo dobiegłem jak skończyłem. Madzia, witam cię bardzo serdecznie u mnie na strumyczku. Zapraszam do Discorda, gdzie będziesz mogła wejść do poczekalni i z nami zagrać. Hello! No, od korytarza... Patrzcie, Madzia przyszła, przywitajcie kobietę, dziewczyny. Wiesz może, czemu turysty nie ma cały dzień na Discordzie? Bo turysta pracuje w swoim życiu i turysta pije cały dzień, jak nie pracuje? Nie po prawej. Halczewski, naprawdę, to nie jest... Rzutek za ty, chyba, z kim biegłeś, z prawej strony? Tego, to, czego potrzebujesz w życiu. Tak, Rzutek. Ja byłem w nawigacji z kimś tam, z Ziutkiem, no. I którędy potem gruby pobiegłeś? W dół i w lewo. Dobra, i byłem... A mi chodzi, kto pobiegł w górę z Ziutkiem.
A. Bo myślałem, że to był Pablito, bo ja byłem w O2 i on mówi, że był w ogóle z drugiej strony mapy. Ziutek, ja się wyszedłem, jeszcze... Ziutka już przerzucam. Do mnie to admina i my z Ziutkiem pobiegliśmy w stronę reaktora, no dobrze, tego elektryka no. I on wbiegł po prostu. I tak, musisz się witać koniecznie. Ziutek, z Łoponsu, z kim wybiegałeś? Ziutek, pisze się... Wyszedłem, nie wyszłem. Z Łoponsu, z prawej strony, za dwa. Koniec już rozmów. No, do storerów. Czekaj, chcę, żeby moją dziewczynę kupić kwiatki. Jak ci nie wstyd, Pepo, blasz. Ja się wstydzę, ale czego się wstydzisz, Kobito? Tutaj jest pościutto, tu jest pościutto. Czas na sabotaż. O tu. Prytum. A Nadara czemu nie idzie naprawić? O dwa, ja się pytam. Podchodzę sobie z Pablito do security i widzę tam Ciałdo i bardzo mi się nie podoba. Czekaj, gdzie ty byłeś? Nie do security, przepraszam, do strzelców. Przejęzyczyłem się. To właśnie zdziwiło, bo tam czwórka szła chyba. No i bardzo mnie to zdziwiło, że podchodzę sobie. Ale to byliśmy sobie, nie wiem, we trzy albo cztery osoby przy O2. Byłem ja, Magnes. Pięciu nas było. Przy O2 w prawym górnym rogu? Stary, byłeś ty i ja, poszedłem Magnes z Pabitą. Oni poszli z tą i zaraz za wami poszedł Chwilos. No. Byłem z grupy. Oni chyba chcieli dubla zrobić, tylko im nie wyszło. Kto? Nie wiem. No. Czyli Nadara. No, najlepiej ja. Nadara, ja byłem w elektryku na sam koniec. No, no właśnie ja też tam. Gdzieś z Shieldsów do elektryka i zabiłeś, no i wszystko. Byłem pierwszy w Shieldsach, bo byłem w nawigacji, zrobiłem misję. Po czym pobiegłem do reaktora, minąłem nawet grubego. Z reaktora wybiegłem, pobiegłem do elektryka i wtedy właśnie koniec był. Ja widziałem Nadara, jak biegł do elektryka, to raczej nie jest on. Mi to już jak sam. Ciutek wbiegał z Nadarą, bo ja wybiegałem z elektryka, bo to blot robiłem, jak było. Z Pablitą biegłem do od was samego reaktora. A właśnie, bo ja mam pytanie do Nadary. Nadara, czemu jak biegnę sobie do górnego O2, to się z tobą mijam w storage'u, gdzie ty biegniesz do reaktora? Tak. Nie zauważyłem w ogóle jakiejś misji. Z góry założyłem, że jest to reaktor do naprawienia, biegłem, dlatego ja chciałem już nawet i z ciebie zgłosić, że ty nie biegniesz w stronę reaktora. Aha. A potem zobaczyłem właśnie, że to było tlen. Okej. Okay. Nadara. No dobra, też zgłaszaj, ale będzie dalej dwóch killerów. Mi to śmierdzi, są freeporty ze strony Pebito, ale dobra. Może być taka możliwość. Czyli na Nadara, czy jak? Chyba ski. Chyba nie zrozumiałeś. Już chcę. Już chcę, dobrze, ja bym skipnął, bo nie mamy na nikogo dowodów. Trzeba robić misję po prostu. Ale ja bym... Chyba dwie albo trzy zostały. Nie no, z Pablito biegam z samego reaktora przez kafeterię do O2, więc go na dole przynajmniej... Chyba zabiłem Erykę, co? Chyba, że wy we dwóch jesteście. Hej, Krasnalu, gdybyś była ziemniaczkiem, to bym mięsko zostawiła, co? No, ja bym... Co? Za dwóch idę się uczyć. Za 5 minut wróci zakład. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Dobra, trzeba zmienić target. A jakie masz targety w życiu, Maja? Powiedz mi. Halczewski. O, to kogo będzie teraz jechać? Pyro Security. Patrzy się, Magnes schodzi w dół od rady, która serwi do nas wchodzi. Piękny double się tutaj szykuje, nie powiem.
Czemu się od niego niłeś? Dobra, gruby, co to miał być? Ja szedłem do admina, bo miałem ten... Co? No tak to dziwnie było, wybiegłeś za mną, jakby nie wiem, coś ci ukradł, nie? Czekaj, serwi, gdzie było w ogóle ciało? Czekaj, co? Cicho, czekajcie, czekajcie. Kto pierwszy wybiegł z security? Ty... Czekaj. Pyro, ty pobiegłeś w dół razem z... Nie, pobiegłem w dół. Nie, a gdzie? Ja pobiegłem w dół. A, to Pablito pobiegł w dół, przepraszam. Przepraszam, ale kto poszedł pierwszy z elektryka w górę? Nie z elektryka, tylko z security w górę. Pierwszy pobiegł chyba serwi. No i później za stopą nim pobiegł. Mogę powiedzieć, gdzie jest ciało? O, no dobry pomysł. Podaje, że ty. Ale dobra. Ciało no. Było przy korytarzu, znaczy w korytarzu przy upper engine. A ty skąd się tak wziąłeś w upper engine? No on tam był z nami. On tam był z nami? Tak. Nie, ja szedłem od strony elektryka. Od. A, czyli się przed chwilą minęliśmy po prostu, okej. Okay. No. A ty grubo gdzie poszłeś? No do góry, ale ja, on, do góry poszedłem z nim, tylko on biegł za mną. Hello. Nie no, mi teraz już bardziej śmierdzisz niż kudy Pabito, ale... Dobra. Ja? No na kogoś głosować teraz musimy. Właśnie. Ja obstawiam, znaczy no on szedł za mną, tak? Serwi szedł za mną, bo pobiegliśmy do góry we dwóch. O Ziutka istnieniu nie wiedziałem nawet, że on za nami biegnie i że się z nami minął. No i on mógł równie dobrze zrobić ciach od tylca i ja tego nie widziałem. Za nim biegłem. Ja aha. Teraz za nim biegłem. Czekaj, skoro Pebito pobiegł w dół, a Magnes co robił? On biegł za mną i to właśnie tak dziwnie wyglądało, jakby chciał mnie zabić po prostu. Po prostu zszedłem z elektryka do admina. To tak wyglądało, jakby właśnie cooldown mu się skończył i za mną wybiegł. Mam udzielać edukacji towarzyszom. Nie mówi się poszłeś, tylko poszedłeś. A ja tak powiedziałem? Ktoś powiedział. A ty cały czas kozioł coś pierdolniesz takiego. Mam udzielać edukacji towarzyszom. A, jak ja to lubię. Dobra, teraz double kill i lił granat. Idę odebrać. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ktoś musi. No właśnie, muszę uczyć te dzieciaki, te kulturki osobistej. Dobra. Gruby też mi oplułeś? Nieprawda. A dlaczego miałbym cię opluć? Przepraszam bardzo, nie rozumiem. No śledzi co mnie, hop. Masz, Ziutek. Dobra, najedź. No to gdzie było ciało? Ciało było w nawigacji. No. Okay. Halo? Czy ja mam freeza? Czy coś się stało? Nie? No bo wydaje mi się, że to mógł być gruby. Bo? Biegłeś w tą stronę. Aha. Którędy? Minąłem ciebie gdzieś przy adminie, biegłeś w stronę kafeterii i jakieś tak 10 sekund później około właśnie znalazłem ciało. No to ci się ktoś pomylił, bo uwaga, naprawiłem komsy razem z Ziutkiem, Pyro i Pablito. Tam byliśmy we czwórkę. Ja nie potrafiłem robić, więc czekałem, aż wy to zrobicie. I robiliśmy to we czwórkę. I uwaga, w lewo pobieg Pyro z Pablito, a ja prawo... Starcie ja biegłem w lewo z kafeterii na górny silnik, bo już miałem wszystkie misje skończone, więc... Znaczy jeszcze jedno miałem... Ale ty mnie posłuchaj, bo to jest... To się stało 10 sekund temu.
Bo ja pobiegłem w prawo do Shieldsów razem z Ziutkiem i potem się zawróciłem z powrotem do Storage'a, a on pobiegł w górę. Pyro, nie słychać cię, coś cię zesrał mikrofon. A, może bym cię rzucił. No już. No, zdumiem baga. O, oczko, witam cię bardzo serdecznie, witam na strumyczku, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. O, idealnie wszedłeś na Discorda, bo myślę, że ty tytuł, gratuluję. Witam. Ja mam ostatnie zadanie. Byłem przy adminie, byłem ogólnie praktycznie storage admin, bo chciałem... Tak, może do następnej gry właśnie będziemy robić rola tutaj ludzi po tej grze. Co? Kiedy byłeś w storage'u? No, pod końcówkę. Dziwne, bo chyba ciebie nie widziałem, a ja tam byłem. Dziwne, bo ja was nie widziałem, a też tam byłem. A co się w ogóle działo? Potem pobiegłem od razu na nawigację od strony kafeterii. Ja muszę ogarnąć na to zadanie. Nie, no teraz to głosować już na pewno musimy. Tak, koniecznie. Ja mam zadanie ostatnie, to mam takie krótkie, że wystarczy jeden pan go nacisnąć. Oddaję głos. Nie wiem czemu, ale ja tak nie wiem. Pablito, głosuj. No. Czyli przegrana. Zadanie ostatnie. Super, jesteś. Też się cieszę, mordeczko. Od razu mówię, że w następnej gierce zmieniamy mapkę i robimy rola ludzi, okej? Dobry, dobry. I tutaj reaktor. Fucker. Kurde. Prawie wygraliście jeszcze? Tak, prawie. Nie. Ach. Pyro trollował z Ziutkiem całą grę. Ta. Pobiegliście.